echa i idee skautowej docierają do Wielkopolski. W końcu 1911 roku powstaje pierwszy zastęp skautowy o nazwie Poznań, a niebawem z niego powstaje drużyna Piast, której komendantem został Wierzejewski. Drugim poważnym ośrodkiem tworzenia skautingu na terenie Wielkopolski jest Ostrów. Miasto Ostrów w początkach XX wieku przeżywa, ja to tak nazwałem, złoty okres kultury polskiej. Gimnazjum męskie, mimo zakazu używania języka polskiego, staje się ośrodkiem polskości. Budujemy kościół farny, dom katolicki, konwik. To tam zbiera się młodzież ostrowska, aby poznać historię swych ojców i dziadów. W tym czasie niedaleko kościoła farnego mieszka pan Robiński, wielki patriota Wielkopolski i pierwszy burmistrz miasta Ostrowa po wyzwoleniu. Społeczeństwo nasze uczciło go w ten sposób, że plac przed jego domem nazwano Placem Robińskiego, a w niedawnym czasie na rynku została postawiona figura Robińskiego, Duta Pani Agnieszki, gdzie możemy sobie spokojnie usiąść i wypić z nim kawkę. I tak na ironię losu, gdy byłem na otwarciu tego pomnika, zagrano Robińskiemu Marsz Legionów. A przecież ci, co znają historię i życiorys Robińskiego, wiedzą dobrze, że my Wielkopolanie bardzo nie lubieli Piłsudskiego, a już szczególnie Robiński. A później zaśpiewano mu pieśni żydowskie. A gdyby ktoś zaglądał w jego życiorys, by się dowiedział, że stanowisko w stosunku do Żydów Robińskiego było troszkę inne. Dlaczego to tak wspomniałem? Bo w całej historii naszej, nie tylko harcerskiej, często tak próbujemy naciągać pewne sytuacje po to, żeby zabłysnąć, zaistnieć. A ja zawsze mówię, że ci nasi bohaterowie nie potrzebują żadnych dokładek, bo oni sami swoim życiem świat. Właśnie to pan Robiński co niedzielę i święta zaprzęgał swojego konika do bryczki jednokółki, ładował na niego kufer z książkami i wędrował po okrężnych tutaj okolicach i szerzył patriotyzm i czytelnictwo. To on założył w Ostrowie pierwsze Towarzystwo Czytelnicze. Do pomocy miał Leona Sokołowskiego. Proszę zapamiętać to nazwisko. Redaktorem Gazety Ostrowskiej był Jan Szmajda, a pomagał mu nie kto inny, jak znów pan Leon Sokołowski. Śmiano się z nich, gdy wędrowali ulicami miasta Ostrowa, że wyglądają jak pan i patasz, bo pan Sokołowski był niskiego wzrostu. W Ostrowie, tak jak i w całych, we wszystkich zaborach działają różne organizacje młodzieżowe, ale była też organizacja o szczególnej wstrzemięźliwości Eleuzis. Do tej organizacji w 1911 roku wstępuje na zebraniu poufnym zorganizowanym na terenie przyległym do Ostrowa wioski Krępa Leon Sokołowski, Zofia Krysińska, Włodzimierz Lewandowski. Na podobnym zebraniu, ale we Lwowie, spotkali się twórcy naszego skautingu, Olga i Andrzej. Zresztą wspaniała para harcerska, wspaniali ludzie. W tym czasie u boku Robińskiego pojawia się kolejna osoba, a mianowicie pan Jachowski, który po okresie praktyki u niego w księgarni przeniósł się do Lwowa. Tam poznaje idee skautingu i Elesowskie. W swoich przemyśleniach i o swoich przemyśleniach o nowym ruchu młodzieżowym przesyła do Ostrowa i wiarą, że skauting może powstać w naszym mieście, zaraża niekogo innego, jak wyżej wspomnianego Leona Sokołowskiego. W gazecie Ostrowskiej ukazuje się artykuł Leona Sokołowskiego, w którym czytamy: skauting pragnie przetworzyć duszę chłopców i oprzeć o najszlachetniejsze struny tej duszy młodzieńczej tęsknotę rycerską, szlachetność, miłość braterską, ofiarność, karność i działalność. To miłość braterska
została i u mnie. I w ostatniej mojej książce, w której napisałem, poświęciłem jeden rozdział miłości braterskiej. Pisałem ją w kontekście wydarzeń, których opisuję w tej książce. Nie zdawając sobie sprawy, że treść tego artykułu jest tak bardzo dzisiaj nam potrzebna. I mimo wsparcia Robińskiego, Lewandowskiego, Laskowskiego, pani Krysińskiej, ten ruch skautowy w Ostrowie się pomalutku rozwija, z dużymi oporami. Wydawało się, że kolebką skautingu w Ostrowie stanie się gimnazjum męskie. Niestety. Nigdy z form legalnej działalności nie mogli korzystać entuzjaści skautingu wśród młodzieży gimnazjalnej. I dyrekcja gimnazjum nie widziała tego ruchu u siebie, ale również istniejące tam Towarzystwo Tomasza Zana i Benedia, a konkretnie władze tego towarzystwa, z rezerwą odnosiły się do skautingu. Ale były też przypadki, że młodzież z Towarzystwa Zana zaczęła wymykać im się spod kontroli i szukać tych, którzy by założyli to harcerstwo, ten skauting. Nadszedł rok 1912. Powstaje tajny zastęp skautowy, którego założycielami byli Włodzimierz Lewandowski, Leon Sokołowski i Czesław Michałowicz. Tu w tym miejscu, proszę Państwa, drugi raz oficjalnie podaje tą datę w Ostrowie. Do tej pory ona się wiązała z 1913 rokiem. W wyniku przeprowadzanych analiz dokumentów i przyjęcia przez Związek Harcerstwa Polskiego faktu, że zastęp tworzy harcerstwo, przyjąłem, że w Ostrowie powstanie harcerstwa nastąpiło w 1912 roku. Przyspieszyłem dotychczasowe informacje praktycznie o rok. Założyciele ostrowskiego skautingu pochodzili z ruchu, właściwie z rodzin rzemieślniczych i kupieckich. I w tymże właśnie środowisku najczęściej znaleziono młodzież, która ten ruch polubiła. W sierpniu 1913 roku Leon Sokołowski bierze udział w zlocie LS-ów w Kościeliskach. Tam dokładnie zgłębia, co to jest skauting, a po powrocie we wrześniu przy pomocy Włodzimierza Lewandowskiego i Czesława Michałowicza z istniejącego tajnego zastępu organizuje pierwszą tajną drużynę skautową. Jej drużynowym zostaje elef zbożowy Kazimierz Laskowski, a drużyna powstaje bezpośrednio w kontakcie z Naczelną Komendą Harcerską w Lwowie i przyjmuje za bohatera Józefa Poniatowskiego. A zatem pierwszą drużyną to była drużyna skautowa Józefa Poniatowskiego. Któż należał do tej drużyny? Do tej drużyny należała młodzież kupiecka i rzemieślnicza. Muszę powiedzieć, że ostatnio w książce rocznika naszego Stowarzyszenia Genealogicznego doszukałem się tych nazwisk, tych bohaterów i udało mi się tam dotrzeć do ich ojców, jakich to rzemieślników byli, jakimi kupcami byli. To tak nawiasie. Pamiętać należy, że mamy rok 1912-13, gdzie organizacja skautowa jest nielegalna. To się wszystko dzieje wbrew władzom pruskim. W tym czasie do Galicji wyjeżdża Jachowski, jest we Lwowie, a w Krakowie przebywa Włodzimierz Lewandowski.